Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Witam was ponownie w grze Hero Hour. No i kochani, tak jak widzicie, w tej chwili różowy już niestety nie ma bohaterów ani miast, więc przegrywa grę. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, co tu się stało. Przecież kurczę, chyba tu nikt go nie zaatakował. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widać, że jednostki jakieś tam miał. No, przyszedł do nas, dostał w łeb i niestety tak to się skończyło, no ale. Żeby od razu przegrywać. Dobra, tym bohaterem sobie pójdziemy tutaj, możemy coś sobie kupić. W ogóle jest kolejny tydzień. Mamy tego prastarego Enta już. No i już kasy nie mamy. Już kasiorki nie mamy. Dobra. Przemieść karawany. No te karawany jednostkowe, że tak powiem. Kończymy turę. Tu mu też karawany lecą. Odkryliśmy sobie wszystkie drogi, dlatego teraz to będzie trochę trwało. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze skoczył po jednostki jakichkolwiek. Ten obelisk jeszcze możemy sobie ogarnąć. I dopiero wtedy pójdziemy walczyć, może tutaj nawet. Pierścień równowagi daje jeden atak, jeden obronę. To pewnie, że to. Jezu, od jakiegoś czasu mnie taki kaszel męczy, że normalnie ledwo daję radę, bo to jest wędrująca armia. Ja tego nie zauważyłem. Ciężka kusza. O kurde, dobra, ciężka kusza. Bierzem to. Może nas nie wyczaił ten typek. Mam taką nadzieję. Również były walki. Co jakieś buty. Buty zwycięzcy. I to jest ta wędrująca armia. Dobra, maksymalna ilość łuczników. Oczywiście nas nie stać nadal, ale akurat jutro dojdzie nasz bohater, weźmie sobie jednostki, jeszcze tu weźmiemy kasę, powinno się udać. Świetne jest to z tymi właśnie jednostkami, które przychodzą do karawany. Naprawdę genialne. To jest naprawdę genialne. Dobra, i tak. Tutaj maksik. No i tu maksik. Prawie maksik, no. Taki 2 na 10 maksik. O kurde, ile mamy jednostek już tutaj, to ja naprawdę nie wiem. Niedźwiedzie, enty. No trochę tego jest. Druid i satyr. Który jest lepszy? Druid jest nasz. Dobra, czyli satyry teoretycznie możemy tutaj odciągnąć. Znaczy, teorii to możemy wszystkie jednostki wziąć. Popatrzę, które mogę jeszcze przy okazji ulepszyć. 27 tych latających mamy jeszcze. No i armię mamy dosyć potężną. Armię mamy coraz potężniejszą. Dobra, pójdźmy jeszcze tymi jednostkami tutaj. Łatwa, easy. Rozegraj bitwę pewnie. Tu bym się bardziej. Kurde, nie mogę cię wysłać powrotem. Sobie chcę jednostki sam oddzielnie ogarnąć. Tu się klika. Dobra. Pyk, 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 pyk. To są rezerwy moje. Dwa te enty wyciągnąć. To są strzelające. Nie może do 40 tych. Już nie, druidzi też strzelają. Druidzi. No i tych mi nie będzie szkoda. Ale to przy okazji możemy sobie jeszcze wyciągnąć jednych strzelających. Tego na przykład. I resztę sobie dołożyć tymi łucznikami. I jest fajno. Tryb defensywny, to chociaż oni też strzelają. No dobra, ale będą musieli do nas podejść. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tu sobie ładnie wydefujemy. Szybkość 2. Nawalać. Atak. I jak guzetką w pokrzywy. Pyk, pyk. Żadnych strat. Bierzemy skarby. Złoto oczywiście. Już odwiedzony złoty obelisk, okej. Okay. Dobra, ale wiem, że troszeczkę to będzie marnowanie ruchu, ale chciałbym sobie szybko ulepszać te cholerne... Właśnie. Bo trochę ich jest. 891. Mamy targ jakiś? Rynek? Mamy rynek. Możemy to sprzedać. Dobra. I trochę kasy sobie ogarnęliśmy. Mogliśmy już od początku teoretycznie zrobić, no ale wyszło jak wyszło. Wyszło jak zwykle, o tak. Dobra, ulepszamy i twórz max. Tak patrzę, dlaczego to się na czerwono zrobiło, ale dobra, już teraz wiem. Już teraz wiem. Dobra, i lecimy śmiało. Śmiało lecimy w tą stronę. Teraz jest niby łatwa. Dobra, lecimy walczyć. A ty możesz się wybrać statkiem w rejs. Statkiem w rejs. Dobra, przemieść karawany. I zakończ turę. Tamten też ma sporą armię, która za nim lata. Tego się obawiam. Dobra, ty idź pierwsza. Tam ty jesteś elfem, więc w sumie ciężko odróżnić. Czy ty jesteś ty, czy ty jesteś ta? Czy ty jesteś to? Mocny pancerz. To stworzenie otrzymuje tylko po wyobrażeniu od wszystkich ataków z dystansu. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Tu bardziej brałbym jednostki, które są, że tak powiem, mocne. Takie hardbasowe jednostki. Typu właśnie niedźwiadki. Typu tego strażnika gór. Te satyry można by było sobie jeszcze wyciągnąć. No i to strzelające coś. Dobra, i to chyba na tyle. Dość do rezerw. O. No i git. I tak, to jest rozłączona jednostka. On przeskakiwać nie potrafi, niestety. To zrobimy tak, to zrobimy tak. Wy atakujecie główną flankę. Wy przeskakujecie. I otwieracie bramy. Dobra. I walcie. Oszołomienie. Was czy was? Jest to sporo, macie dużo siły. Zrobimy to inaczej, damy tu oszołomienie. Tu damy dziki zew. Jest nam już padło. Uuu, 36. Ale połowie dostaliśmy. 10, 70 padło? O kurde. Od groma. Dobra, już, bo widzę, że tam coraz więcej tych jednostek zaczęło padać. 7 tych, 3 satyrów, 81 duchów lasu. Jeden niedźwiedź. No ale expo to my naprawdę od cholery dostaliśmy. Gryfon.
Za friko? No dobra. Za jednego wilka? No problem. Możemy w to ulepszyć? Nie możemy w to ulepszyć. Musimy nawet to ulepszyć. Staterów to mi się nie chce nawet brać. Już wolę to. Dobra, idziemy dalej, zwiedzamy. Zwiedzamy, nie śpimy, zwiedzamy. Co ja tu mogę jeszcze kupić? Mogę ulepszyć? Matecznik, mogę ulepszyć. Duch boru. No dobra. Teonin rośnie do stolica. Anima oraz duchy lasy, lasu. Nie nabierzemy tych. O kurde, ale cielaki. A nie mamy kasy. No, ten zielony coś tam sobie, znaczy niebieski, przepraszam, coś sobie tam lata i zbiera. A my teraz sobie pozbieramy u różowego. Jakieś armii demony? Wnosz się kultystami na wulkan, aż do krawędzi krateru. Wrzuć ich, mówi przywódca. Lawa obrudzi ciała w popiół, z którego pozyskamy siarkę, a z jej pomocą spętamy ich dusze, zanim odejdą za światy. Hokus pokus, czary mary, demony i poczwary. Puszczasz ze wstydem głowę, ale propozycja jest bardzo kusząca. Co ciebie? Popielny demon. No tak bym powiedział 2 na 10. Duch iskier. Po śmierci tego stworzenia w jego miejsce pojawia się grupa świetlików, które atakują poprzez wybuchanie. Teleportacja do stworzenia. Od czasu do czasu teleportuje się w inne miejsce na polu bitwy. Za maszyste ataki. To stworzenie zadaje obrażenia na dużym obszarze i dzięki temu ma większą szansę na trafienie kilku wrogów jednocześnie. Fajne. Dobra, mógłbym 54 tych? Na 20 demonów. Dwa enty? Uuu, popielny olbrzym. Magiczna ochrona. Krzepa. Kurde, fajne to jest. Jakby tak wszystkie jednostki. Wszystkie były ulepszone. Normalnie cała demoniczna armia. Pożeracz. Dzikość, krzepa, odwet. Władca piekieł. Ten z biczem z Herosów Trójki z Inferno. O, szach, tak samo tutaj ten dżin. Wojenny klaun. To stworzenie staje się kopią popolskiego wroga. Dwukrotna imitacja tej samej jednostki jest niemożliwa. Okej, moi drodzy, lekkie cięcie, przepraszam was za to. Dobra, ale wiecie co, nie będziemy sobie tego zmieniać. Może kiedyś indziej. To prawda, te klauny mnie interesują. No ale nie będziemy naszych tutaj ludzi. Nie będziemy naszych ludzi tutaj zamieniać w diabły. Oczywiście wszystkie kopalnie zajmuję i przekształcam je w gaje. Nie w geje, tylko w gaje. Żarcik sytuacyjny. Kamienny kopiec. Ulepszone siedlisko pozwala werbować jednostki ulepszone Herald Natury. Kurde, dobra, bierzemy. Zaraz nie będę miał kasy na kolejny tydzień. Cyk, cyk, cyk. Zwiedzamy wszechświaty. No w sumie to już się zbliża koniec naszego tej zmagania z Hero Hour. A to jednak zielony tak szaleje, menda jedna. Zielony tak szaleje. Dobra, polecimy standardem, to nie mogą być ciężkie jednostki. Połączymy ich wszystkich. Oczywiście tryb ofensywny. Zobaczymy, co nam tam gra zaoferowała. Pewnie stracimy sporo tych jednostek pojedynczych. No, tak jak widzę, już 4, 5. Oszołomienie.
Tam Fear poleciał jeszcze dla naszych jednostek nawet. No, jako 12 anim poszło, to tam luz. Te duchy lasu i tak nie są jakieś tam super, hiper. Ich jest dużo, tylko z tego, że ich jest dużo, jak one padają jak muchy. Bo to są muchy w sumie. Ocaleniec. Plus 2? Czyżby do nas dołączyło coś? Magia krwi. Na mięśniaka. No pewnie, przekształcamy. Bierzemy skarby. Bierzemy skarby. No tu już byliśmy, dobra. Gdzie tutaj jest jego zamek? Tak jak mój jest na samym środku, to jego gdzieś tu powinien być, prawda? Oni nie mają zamków. Czy ja czegoś nie widzę? Gdzie jest jego zamek? Cholera. Do tego widzimy zamek tu. A tu zamku nie widać. Dziwne. W ogóle jakaś mała ta mapa była. Bardzo malutka ta mapka była. Dobra, kupujemy coś jeszcze. Centrum handlu, specjalizacja prastary End. Już mamy wszystko ulepszone. Tutaj te trybunały arcymagów i resztę moglibyśmy ulepszyć. 1500 złota dużo. Zbieramy kasy na jednostki. O kurde, dobra. No, to się zaczyna. To się zaczęło. Z dwóch stron nas bierze. Wydają tylko siebie. Tylko tu mam siebie. No jak oni przejdą? Mogę uciec? Rozkazy? Dobra. Uciekaj! O Jezu, abordaż! Promień słońca. Pyk! Porażka. Zabili nam jednostkę. No, o kurde! Zielony rozkład. No to jeszcze będziecie mieć jedną walkę. Ryzykujemy. Magia krwi, areomancja. No kurde, ja bym nie zaryzykował. Lecim na Szczecin. Pożeracz dusz zielony. Zróbmy to, jak Pan Bóg przykazał. A co ty robisz, przepraszam bardzo. Dobra. Jest siła jednostek w rezerwie prawie 1000 i siła jednostek do polu bitwy 426. Więc tak, na pewno w pierwszej chwili chciałbym wystawić te jednostki, niedźwiadki. Na stare enty, boże, to jest wkurzające. To jest wkurzające, tego nie powinno być. Gryfona również chciałbym wystawić. Jednostki strzelające chciałbym wystawić. I dodatkowo kolejne jednostki strzelające. Odejść do rezerw. Enty mi odesłało. Ale nie chciałem, żebyś mi enty odsyłał. Jezu. Weź to tu. A mięśniaka? Możesz. Dobra. Mięśniak jest walący w dekiel. Tu będą dwie jednostki strzelające. Tu grupa obrony. To ile? 133 drzewca? O cholera.
Może warto by było go rozpieprzyć, zanim oni się w ogóle tam ogarną, że są atakowani. Dobra, szyk jednak ofensywny. Zaczynamy. Dziki zew. Tu muzyczki nie ma. Tych kościaków tam jest sporo. Sporo niedźwiedzi i dzików się tutaj wzięło. Strzelających ten dziki zew. Kość 2. Kość pół, dobra, straciliśmy jednego enta już w tej chwili. Kamienna skóra. Promień słońca. Nie możesz. Dobra, znów na tych. Straciliśmy mięśniaka niestety. Kolejne jednostki dochodzą. Teraz możemy sobie dosłać kolejne jednostki, które będą z nami walczyć. Dobra, widzę, że tak 23 wilki nam tutaj ogarnęło. Ja tych jednostek już nie mogę ściągnąć, rozumiem. Dobra. No i my wzywamy posiłki. Swoich nie mogę zabijać, rozumiem. I pyk, wilki. Spore straty będziemy mieć niestety. Nie wiadomo, co się w ogóle dzieje na tej walce. No ale on wziął większe straty. On w ogóle to przegra. No dobra, ale już zwyciężyłem to poza kolejne posiłki. No i tak, reasumując, straciliśmy 27 strzelających, 2 enty, wszystkich strażników, 7 satyrów, 15 niedźwiedzi, 3 rytualistów, 6 wilków, gryfa i mięśniaka. No ale on też sporo stracił. 20 tysięcy PD dostaliśmy. Lwie bóstwo. Za 8 animów? Pewnie. Dobra, a czemu ja nie mogę tego ulepszyć? Nie rozumiem. A, bo ulepszyłem to. Nie było tematu. Dobra, przejdź do wyniku. No już nawet na te walki nie chce mi się patrzeć. Przekształć stworzenie. Ciężka peleryna plus 2 obrony. Oczywiście, że 2 obrony. Jest zamek. Czyli to jest zamek. Wielka skała. No ale tu... A, niebieski mu zabrał zamek. To się teraz wiele wyjaśniło. Wiele się wyjaśniło. Dom najemników i sklep ze starociami. No nie, na razie nic nie bierzemy. Musimy trzymać kasę. Zielony się kurde rozszalał, powiem wam szczerze. Jest niebieski. Akurat 7 dzień. Akurat 7 dzień to go atakujemy. Ale tak, te mi się nie podobają w ogóle. Wolałbym te anime jednak. A potem sobie to przekształcimy wszystko. On też lata, więc tego sobie możemy oddzielić. Niech anime lecą w tą stronę. No i co jeszcze? Wziąłbym te zwykłe animki. Ciebie można odesłać. Satyra nie chce. O, mogę tak to robić. Kurde, nie chciałem odesłać wszystkich. O, połowa. Jest. Połącz. Połowa połowy. No, to tak nie miało wyglądać. No, o tak. O, właśnie tak. Tak to chciałem zrobić. Jezu, przestań mi rodzinę prześladować.
Dobra, lecimy w tą stronę. Bohater z tymi wielkimi lewami będzie tutaj próbował coś ogarnąć. I oczywiście otwarcie bramy. Lecimy. Oszołomionko. Zew krwi. Zróbcie im jesień z dupy średniowiecze. Żyj ta ich. Cyk, myk i orzeszki. Dobra, straciliśmy jedynie tak naprawdę 6 animek, 7. 6 animek i 1. 5 animek i 1 duch lasu. A, luz. Czyli co, mamy nowy zamek. Wielka skała. Specjalizacja gobliny. Jakie w ogóle ty masz te jednostki? Ciekawe, cyklop, to jest taka twierdza. Troll, szaman, goblin, harpia i centaur. I przyjaciel ma prawie wszystko wybudowane, oprócz Cezadeli. Ale będziemy mieć teraz czary. Będziemy czarować. Będziemy czarować. Pięknie. Otanimy. No to anime stąd się biorą, dobra. Snake'i, czyli do wyniku. Jeden satyr, luz. Ujawnia obelisk. Kolejna stocznia, która jest... czy która jest do dupy. Nadal nie widzę sensu w tym obelisku, w sensie, no nie widzę, co on tam pokazuje. Na daną chwilę. Mógłbym w Cezadele troszeczkę podreperować, jest niby już kolejny tydzień. Dobra, to kupmy na razie wszystko. Maksik. 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 I nie taki maksik. Nie taki maksik. Dobra, przemieść karawany, lecimy dalej. Tak naprawdę najbardziej teraz takim ważnym wrogiem tutaj naszym jest zielony. Jeszcze nie odważył się nas zaatakować. No niebieski też ma jakąś tam armię. Czyli już wiemy, co zabiło naszego przyjaciela z boku. Przejdź do wyniku. Jednego druidów ducha boru? Pewnie, że tak. O, i teraz możemy sobie to rozwinąć. Próbuję, żeby jakieś trakcie walki, świetnie. Czekajcie, czekajcie, oligarcha. Zwiększa zdrowie wszystkich stworzeń i zadawane przez nie obrażenia o 25% na pierwszym poziomie i dodatkowe 15% na każdy kolejny poziom. A, ale jeden się zmniejsza, to nie. To bez sensu. Fontanna, szczęście. I do wyniku. Jeden lew. Dobra, bierzemy to oczywiście. Lepsze jednostki. Jeden strzelający i jeden dziedzic fal. Tak trochę teraz, wiecie, staram się przyspieszyć te walki, bo no niektóre nie będą interesujące, a po co wam tak naprawdę zanudzać tutaj. Dobra, udało nam się wykupić wszystko. O dziwo. Ja, czemu ja nie mam niedźwiedzi właśnie? No bo niedźwiedzie same się generują, no tak. No tak, zapomniałem o tym. Przemieszczamy karawany. Pamiętaj, że tu nie mam nic. Mam dużo do kupienia. Zielony rozkład, a tu jest niebieski ład. Znaczy indygo ład. Takich kolorów nie znam. Indygo. Co to jest indygo?
Dobra, zajęte przez nas. Dojść do wyniku. Jeden strzelający luzik. Dobra, potwierdzamy. Kolejna karawana. I tu też by się przydał te jednostki wykupić. Jakie one tanie były w miarę? Dobra, jedna karawanka już sobie zakończyła podróż. Dobra, moi drodzy, ale to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, głosowanie na kolejne serie, jak i informacje dotyczące ogólnie kanału, serwera Minecrafta, Terrarii i tak dalej znajdziecie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się, hej hej!